tajemnicy pochowali Grzegorza Borysa. Nie spoczął w rodzinnym grobie. Październik 2023 roku, to właśnie wtedy w Gdyni doszło do zabójstwa 6-letniego Aleksandra, który najprawdopodobniej został pozbawiony życia przez własnego ojca. 44-letni Grzegorz Borys przez wiele dni ukrywał się w lesie, po czym został znaleziony martwy w zbiorniku wodnym Lepusz. 5 miesięcy od tych wydarzeń dziennik Fakt podaje, że zarówno mężczyzna, jak i jego synek, w końcu doczekali się pochówku. Grzegorz Borys i 6-letni Olek zostali pochowani. Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską, która z zapartym tchem przez wiele dni śledziła poszukiwania Grzegorza Borysa. Mężczyzna najpewniej najpierw zamordował swojego 6-letniego synka Aleksandra, a następnie uciekł do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jego zwłoki znaleziono w zbiorniku wodnym Lepusz na początku listopada. Kilka miesięcy od tych dramatycznych wydarzeń mieszkańcy Gdyni wciąż pamiętają o tym, co stało się w ich bliskim sąsiedztwie. Ran nie zagoiła z pewnością także rodzina dotknięta tragedią, która, jak donosi Fakt, w końcu mogła pożegnać bliskich. Zarówno Grzegorz Borys, jak i Olek spoczęli już na miejskich cmentarzach. Chłopczyk w grobie rodzinnym, jego ojciec w innym miejscu. Poruszający widok na grobie zamordowanego 6-latka. Dziennikarze Faktów w poruszających słowach opisują widok, jaki zastali na gdyńskim cmentarzu, gdzie pochowano zamordowanego 6-latka. Pomnik otulają wieńce białych róż, jeden od dziadków, a drugi od mamy i brata. Byłeś słoneczkiem naszego życia, kochany aniołku, na zawsze zostaniesz w naszych sercach, brzmią napisy na szarfach. Media nie ujawniają dokładnego miejsca pochówku obojga zmarłych z uwagi na poszanowanie prywatności rodziny Borysów. Wiadomo natomiast, że pogrzeb Grzegorza Borysa odbył się 16 listopada. Aleksandra żegnali tylko najbliżsi i przyjaciele. Tragedia w Gdyni. 44-latek miał zamordować swojego synka. Przyczyną śmierci Grzegorza Borysa, według informacji podawanych przez prokuraturę, było utonięcie. Niemniej jednak, na ciele mężczyzny były też rany od ostrego narzędzia i 2 rany postrzałowe na głowie. Żołnierz marynarki wojennej poszukiwany był przez służby od 20 października ubiegłego roku, to właśnie wtedy w jego mieszkaniu znaleziono zwłoki 6-letniego Aleksandra. Chłopczyk zmarł w wyniku wstrząsu krwotocznego, współistniejącego z niedotlenieniem mózgu. Śledztwo w sprawie jego zabójstwa zostało umorzone z uwagi na śmierć potencjalnego sprawcy.